Witajcie, Olszkowie, ja jestem Gryplim, a to jest kolejny odcinek z Pokémon Showdown z widzami. Dzisiaj jest ze mną Zupa, przywitaj się. No, cześć. No tak, i standardowo będziemy sobie jechali dwie lądki do dwóch wygranych na Showdownie. Jeszcze tak nadmienię z moją standardową śpiewkę. Jeżeli chcecie ze mną tutaj zagrać, wystarczy, że wejdziecie na mojego Facebooka, który jest jak zawsze pod każdym filmikiem podany w opisie, zlajkujecie go. I w momencie, kiedy napiszę, że potrzebuję sobie do nagrania tej albo innej serii, wyjdziecie na danego TS-a, na którego wam podam o danej godzinie i się zgłosicie, że chcecie ze mną nagrywać. No. Ja ci to pytał, a ty. Dobra, atakuj. Team wyszedł mi... Nie powiem, że jest zły, ale... Jak? Nie. To będzie drugi odcinek Pokémon Showdown, w którym będę musiał pipać przekleństwa. To dobre. Balon masz, powiadasz, tak? Spokojnie. Co to za Hidden Power Ice? Ice! To dobre. Teraz tak. Naprawdę nie ma żadnego takiego ataku. No nie gadaj, nie wierzę. Dobra, będę musiał coś wykombinować. Czekaj. Co by tu zrobić? To będzie... To nie będzie zły wybór. O, to powinno wystarczyć. Mogłem się tego spodziewać. Nie gadaj, zablokowałem się na ataku. Jednym i tym samym. Kiepska sprawa. Słuchajcie, dobra, super, dzięki, że wyciszyłeś. Teraz tak, co by tu zrobić? Dobra, trudno. No, świetnie. Naprawdę. Mega Swampert. Gorzej być nie mogło. Ice Punch. Na szczęście... Bulletproof. Zobaczmy. Let's play game! Takie pytanko zasadnicze. Ty będziesz szybszy. Niestety będziesz szybszy ty. Dobra. Zróbmy w ten sposób. Nice punch. Super effective. Client Punch. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle, powiem w ten sposób. Protekty. I leżysz. Właściwie to nie jest Protect, tylko Speaky Shield. No, Cast Form. Co to jest, bo ja sam nie wiem właśnie. Cast Form to jest taki Pokémon, który z, ma kilka form. Jego formy, o mój Boże, zależą od pogody, jaka aktualnie jest. A to spoko. Czyli załóżmy, jeżeli by świeciło słońce, miałbyś inną formę, gdyby padał deszcz, miałbyś inną. I ma bodajże jeszcze jakąś trzecią, której chyba Hailem się włącza, ale 100% pewien nie jestem. Chyba tak. Nieważne. Jakim zatem ty to przeżyłeś w ogóle? Ile masz special defa? 173. To nie jest tak dużo. Wiesz co, mam taką jedną prośbę. Trochę się słyszę, więc gdybyś mógł oddalić, nie wiem, mikrofon od słuchawek czy cokolwiek. Gdyby byłbym wdzięczny. Tak lepiej? No chyba tak. Albo niekoniecznie. Ale mniejsza o to. O mój Boże, Kliketun! Kto będzie szybszy, tak, że zapytam? Ty będziesz szybszy. No niedobrze, nie powiem, niedobrze. Czego bym nie zrobił? Dobra i zgiń. Mówi się trudno. Nie gadaj! Byłem... Znaczy nie byłem szybszy, ale nie trafiłeś, to dobrze. Nie powiem. To cóż, bywa. Kolejny Pokémon.
Dobra, zróbmy tak. I teraz, tym czy tym, tym czy tym, to ma więcej powera, zobaczmy. Na kof. Leftovers opuściłem. Okej, okay, mogłem się tego spodziewać, to zróbmy tak. No, nie powiem, robi się ciekawie, nie znasz jeszcze mojego jednego Pokemona? Ale mam po tyle samo Pokemon, z tym, że to... O, no i do... No, pa, no i tak, to ja mogę walczyć, no. No, i leżysz. Magnezone. Wiesz co, masz szczęście, że na Quaxidze nie mam ataku... żadnego ziemnego. Bo inaczej leżałbyś i kwiczał. Co nie zmienia faktu, że i tak dobrze pójdziesz. A, pójdzie, pójdzie łatwo. Ciekawe tylko, czy będzie 2-0, czy może jednak będzie ciut bardziej zacięta walka. Zobaczymy. Dobra, zostały mi 3 Pokémon, z czego jeden spadł. O nie! Tylko nie on. Zamroź się, zamroź się. Shit, nie! Tylko nie to. Nie! Nie, tylko nie to. Zamroź się! No nie! Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Albo może jednak nie będzie też tak tragicznie, zobaczymy. Zróbmy tak. Protect. Shit. Dobra, no i te... Co to było? Że tak zapytam. Masz jakieś ability, które synchronize pewnie, tak? Tak. No i właśnie. No ale cóż, trudno się mówi. Bo ty jesteś... Ty też jesteś zatruty. Okej. Nie no, idzie o wiele prościej niż... Hillbell! No nie fajnie, nie fajnie, nie powiem. Mało przyjemnie. Coś trzeba by zdziałać. Dobrze. No i prawilnie. Już się bałem, że tym Amblionem narobisz mi dużych szkód. Ale cóż, to by było na tyle, że widziałem pierwszą walkę. Za chwilę się widzimy w następnej. Jesteśmy w drugiej naszej rundzie walki... Rundzie walki co? Jesteśmy w drugiej rundzie naszych walk. No i powiem wam, że trafił mi się ciekawy Pokémon w teamie, to po pierwsze, a po drugie ciekawe Pokémony po naszych dwóch stronach. Zróbmy tak. Nakow. Chociaż ty nie masz... Toxic Boosta możesz mieć, to nie jest... Aj. No cóż, jaką masz abilitkę, powiedz? Toxic Boost. No, to świetnie. Fekate, ała, to trochę zabolało. Mógłbym zrobić coś tak... Dobra, zróbmy tak najpierw. Niestety szybszy od ciebie nie będę, ale nie trzeba dużo... Nieważne. Nieważne. A Zelf. Traf, traf, dobrze. Dużo to ja ci tym Pokemonem nie zdziałam, ale już tak naprawdę nie ma sensu go zmieniać. Więc tak. Zapomniałem, że Mach Punch ma priority, dlatego cię pierwszy uderzyłem. Dużo to tłumaczę, no tak. Dobra. Użyłem tego. Wy o tym wiecie, ale on nie. Tak.
Boję się. No bo powinieneś, nie powiem. Jestem tylko ciekaw, czy mogę wykonać jeden ruch. Nie mogę, jeśli zablokowałem co więcej. O cholera. Powiedz mi, co ty masz za luchy? Będę myślał chyba użyć ciebie. A, super. Super wybrałem, świetnie po prostu. Zróbmy tak. Aha, super. Szczerze powiedziawszy, pierwszy raz walczyłem Marceusem z Judgmentem. Nigdy wcześniej takowego nie miałem. Więc dlatego go wyrzuciłem, żeby wypróbować. A teraz Pokémon. O, tak. O tyle denerwujący, co. Dobry. O tyle dobry, co denerwujący. O, idealnie wybrałem. Lepiej wybrać, a tylko nie mogłem po prostu. Jednak. Okej, okay, może być i tak. Traf. Z tym, że wiesz co? Kakleon ma taką abilitkę, która pozwala mu zmienić jego typ na typ ataku, którego ostatnio użył. Gdzie ja, używając Drain Puncha, zmieniłem jednocześnie typ Kakleonowi na Fighting. Taka mała, wiesz, różnica. Aha. Taka pewna sprawa. Pyro. Szybszy będziesz ty. While always spożywasz i nie udaje ci się to. Okej, okay. Mi to pasuje. Ciekaw jestem, jakie są twoje rosta. Oj, Rotom Frost. Poniekąd dobrze. Użyłem tego Drain Puncha. Ale chciałbym użyć jeszcze jednego Pokemona. Drain Punch, ładnie. No także co, to by było chyba tyle. Chyba, że twój ostatni Pokemon zmieni jeszcze cały los walki. Poparzyłeś mnie, no, ale dużo to w tym momencie nie da. To miło się walczyło. Cloyster. Nice, nie powiem. Toxic Spikes, zbyt dużo to mi to... Oj, nie zrobi. Masz jeszcze szansę mi coś zdziałać. To jest mój jedyny super efektywny na ciebie atak. No, tym akurat dużo nie zrobisz. Plusem Cloystera jest w tym momencie jego duża, wysoka, bardzo wysoka obrona, defense. No proszę. Nie było to zbyt efektywne, ale coś mi zdziałałeś. To na pewno. Dobra, wiesz co, to w takim wypadku, albo nie, jeżeli bym to zrobił, zrobiłbym straszną głupotę. Chciałem dać się zabić i wystawić swojego ostatniego bądź co bądź Pokemona, ale... Trudno. Gdybym wystawił tamtego Pokemona, miałbym dosyć spore problemy, podejrzewam. Więc lepiej tego robić nie będę. Gdyby mi się Drain Punch jakimś cudem nie udał, na pewno byś wygrał, ale niestety. Dobra, także co? 2-0, wracam powoli do formy, żeby się okazywało. Także co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia w jakimś następnym materiale. Dzisiaj był ze mną Zupa. Siema. Dzięki swoją drogą wielkie za wystąpienie w odcinku. I co, na razie.